Cześć, tutaj Terenio TV. Zapraszamy na kolejny odcinek z cyklu Jak nie zachowywać się wobec osób z niepełnosprawnością. Dzisiaj krótko, ale bardzo ważnie. To zaczynamy? Do przodu. To idziemy. Dobra, Tereska, wiesz, o czym dzisiaj opowiem? O tym, że jak ktoś poznaje Ciebie albo widzi Ciebie, jakiś znajomy, często pyta się Ciebie: cześć Tereska, co u Ciebie? I zamiast czekać na Twoją odpowiedź, to się odwraca na bok albo nie słucha. Ty mówisz, a potem tak naprawdę nie słucha. I to jest ważne. Tak naprawdę nie dotyczy to tylko osób niepełnosprawnych, bo tak naprawdę dotyczy też wiele innych, ale przy osobie niepełnosprawnej nabiera to trochę jakby innego wymiaru. Lepiej jest czasami nic nie powiedzieć albo zwykłe cześć, dzień dobry, niż nieszczerze uśmiechać się, nieszczerze zadawać pytania, a już w ogóle szczytem takiej arogancji jest odwrócenie się lub odejście po prostu w inną stronę. To się często zdarza w przypadku Tereski. Widzimy osobę, podchodzi do Terenia: o, Terenia, a co u Ciebie? A Terenia, zanim coś powie, zanim się zastanowi, to już tej osoby nie ma. Albo przynajmniej ciałem jest, ale w myślach gdzieś indziej. No to nie jest miłe zachowanie, bo osoby niepełnosprawne nie wymagają na siłę, żeby ich pytać, co u nich. Jeśli kogoś to nie interesuje, to tak jak każdy inny człowiek, no to okej, okay, nie ma obrazy, nic się nie dzieje. Nie trzeba pytać, co u Ciebie, tylko dlatego, że ktoś jest na wózku. Lepiej sobie odpuścić, naprawdę nie ma obrazy, nie ma focha. Każdy żyje swoim życiem, nie musisz się interesować moimi problemami, nie musisz mnie pocieszać sztucznie. Ja sobie radę daję. I tym krótkim, mega ekspresowym odcinkiem chcemy bardzo mocno podkreślić, że jeśli chcesz tylko zapytać po to, żeby, bo wydaje ci się, że pytaniem sprawić komuś przyjemność, a w rzeczywistości podejrzewam sobie, to po prostu nie pytaj. Osoby niepełnosprawne są jak inne osoby i nie oczekują tego, żeby każdy poświęcał im uwagę, troszcząc się nieszczerze o to, co u nich słychać. Lepiej jest nic nie mówić. Okay.